Witajcie, kochani, zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy, którego już dosyć dawno na moim kanale nie było. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, które kupiłam na przestrzeni półtora miesiąca w nowym second handzie u mnie w mieście. Jest to second hand otwarty 7 dni w tygodniu. W tym second handzie kupujemy rzeczy na wagę i cena za kilogram w dniu dostawy wynosi 65 zł. Trochę drogo, ale ta cena ma również swoich kupujących. Ja zazwyczaj kupuję w dniu, kiedy jest 15 zł za kilogram, czyli 2 dni przed dostawą, ale powiem Wam szczerze, że nawet w ostatnim dniu jeszcze można kupić coś ciekawego. W pierwszym tygodniu, zaraz po otwarciu tego second handu, towar był rewelacyjny i powiem Wam szczerze, że bardzo ciekawiło mnie to, czy z kolejnym tygodniem w tym lumpeksie będzie można kupić jakieś fajne rzeczy i powiem Wam szczerze, że z każdym tygodniem w tym second handzie towar jest rewelacyjny. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam w tym second handzie, jest kurtka. Tą kurtkę kupiłam w połowie lutego, wtedy kiedy ten luty już był taki dosyć ciepły, czyli wtedy kiedy już ja, nosząc wcześniej jeszcze kurtkę puchową, taką przed kolana, którą kupiłam jakiś czas temu w TK Maxie, ta kurtka wtedy już była dla mnie za ciepła i potrzebowałam czegoś takiego, wiecie, takiej przejściówki, że tak powiem. I znalazłam taką kurtkę. Ta kurtka, słuchajcie, jest w ogóle szwedzkiej produkcji. Nazywa się Fresh Spirit Design by Elos. Ta kurtka jest w rozmiarze 38-40 i to była kurtka po prostu, którą chciałam. Po prostu taką chciałam kurtkę kupić i wchodzę do tego second handu dzień po dostawie i patrzę, jest po prostu kurtka, o której marzyłam. Kurtka jest koloru takiego malinowego. Ja nie wiem, czy kamera pokaże Wam, jak ta kurtka wygląda. Ona jest delikatnie za pupę. Tutaj jest z takimi dosyć sporymi kieszeniami. Z bardzo, myślę, że odpornego na wilgoć materiału. Oczywiście jest z kapturem. Ona ma taką delikatną brązową podszewkę pikowaną brązową i powiem Wam szczerze, że jest bardzo lekka. Tak jak powiedziałam, ja potrzebowałam takiej kurtki przejściówki i ta kurtka, myślę, że jest idealna. Naprawdę jest idealna. Szczerze mówiąc, ona za moment będzie już za ciepła. Ona już, kiedy mamy 15 stopni, ona już jest za ciepła, ale jeszcze na przykład na takie wieczorne wyjście jest jak najbardziej ok. I ta kurtka, słuchajcie, kosztowała mnie 36 zł. Czy dużo? Myślę, że jak na taką kurtkę, naprawdę świetnej jakości, bo myślę, że ta kurtka będzie w mojej szafie wisiała jeszcze przez wiele, wiele lat, to naprawdę jest niewiele jak za taką kurtkę. I tym bardziej, że ta kurtka w żadnym miejscu nie jest zniszczona. Teraz pokażę Wam kilka bluzek, które kupiłam. Pierwszą z nich jest taka bluzka czarna Orseja. Taka tutaj podcięta pod biustem i lekko puszczona do dołu. Taka nawet troszeczkę dłuższa. Każda z tych rzeczy, które Wam teraz pokażę, kosztowała gdzieś około 2-3 zł, więc myślę, że niedużo. Powiem Wam szczerze, że patrząc na tą metkę, mam wrażenie, jakby tej bluzki chyba nikt nie nosił, bo naprawdę ona nigdzie nie była zniszczona, a jest taka fajna, delikatnie mówiąc i delikatnie wyglądając, oversize'owa, więc dlatego ją też wzięłam. Kolejna, taka najzwyklejsza z najzwyklejszych bluzek, to jest taka bluzeczka w paseczki. Ona co prawda miała z przodu tutaj taką małą plamkę, ale ja ją usunęłam i bluzeczka jest naprawdę bardzo przyjemna, z bardzo fajnego, delikatnego materiału, więc no, naprawdę nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie wziąć, tym bardziej, że ona, tak jak powiedziałam, one kosztowały gdzieś 2-3 zł. Kolejna bluzka to jest taka bluzka, blusko-sweterek, że tak powiem, z takimi czarnymi tutaj wykończeniami. Ona jest w ogóle granatowa, tutaj z przodu ma guziczki i tutaj na dole ma takie ala kieszonki z takimi kokardkami. To jest raczej taki ala sweterek, że tak powiem. Bardzo spodobały mi się tutaj te wykończenia właśnie na ramionach. Ja, jeśli już mam mieć odkryte ramiona, to właśnie lubię tego typu wykończenie. I ta blusko-sweterek też kosztowało gdzieś około 3 zł. I teraz dwie bluzy. Pierwsza to bluza z River Island, która wygląda w ten sposób. Ona jest czarna. Tutaj na ramionach ma takie gwiazdki i takie guziczki. I te guziczki również są tutaj na tej bluzie wraz z tymi tutaj przyszywanymi, nie wiem, takimi naszywkami, nie wiem jak to nawet nazwać.
z takimi złotymi gwiazdkami. Na długi rękaw. Słuchajcie, praktycznie też nigdzie nie zniszczona. Nawet jakoś tak specjalnie koloru nie straciła, więc też gdzieś 3 złote. Słuchajcie, naprawdę bardzo spodobały mi się tutaj te guziczki na tych ramionach, więc pomyślałam sobie, że czemu takiej bluzy miałabym nie wziąć. Kolejna bluza, która jest, uważam, moim największym hitem, jeśli chodzi o zakup w tym second handzie, jest bluza z Top Shopu w kolorze takim pudrowo-morelowym chyba, w takim pastelku, z takim pięknym tutaj, słuchajcie, przodem. Ja nawet nie wiem, jak nazwać ten przód, to co jest tutaj naszyte na tej bluzie, ale to jest tak niesamowicie urocze, słuchajcie, no 2 dni przed dostawą i nikt po prostu tej bluzy nie wziął. Naprawdę to jest coś niesamowitego, to wygląda tak cudnie. No i też koszt jest chyba 2 czy 3 zł, więc no jak mogłabym jej nie wziąć. Z takich mniejszych rzeczy to jest, słuchajcie, bluzka, którą kupiłam ostatnio. I to jest bluzka na ramionczkach z H&M-u w rozmiarze 34, aczkolwiek powiem Wam, że ona jest chyba jakaś mega oversize'owa, bo dla mnie ona jest, delikatnie mówiąc, za duża. I to jest w ogóle taka bokserka z takiego materiału. Ja często występuję w swoich filmikach w takiej bluzce właśnie w takim bardzo żywym kolorze, w taki pomarańczo różu, nie wiem nawet jaki to jest kolor, ale raczej pomarańcz. I to jest w ogóle, słuchajcie, też ta bluzka, tamta bluza, którą noszę, taka bluzka raczej na długi rękaw, ona też jest z H&M-u i ona jest po prostu dosłownie z tego samego materiału co ta bluzka, więc bluzka, ta bokserka, stąd też ją wzięłam, pomyślałam sobie, że w takim żywym kolorze to ja bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię ciuchy. I słuchajcie, ostatnie rzeczy, które kupiłam, z takich nieciuchowych to są takie 2 kosmetyczki, jedna taka w kwiaty i to jest chyba bodajże z jakiej to jest firmy? Z Marks & Spencer i tutaj też z Marks & Spencer, taka różowa. I słuchajcie, dzisiejszy zakup, też gdzieś koszt 2-3 zł, bo kupowałam jeszcze inne rzeczy dla mojej mamy, to jest bluza z Atmosphere, która wygląda w ten sposób. Ona co prawda tutaj w niektórych miejscach te kamienie podpadały, ale to tak naprawdę, słuchajcie, nie ma żadnego znaczenia. Bardzo fajną rzeczą w tej bluzie jest to, że ta bluza ma, nie wiem czy to zauważycie, dłuższy tył. Bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna i o, nawet jeden dodatkowy jest do przyszycia na metce, dopiero teraz zauważyłam. Bardzo fajna bluza, uwielbiam takie bluzy po prostu, które są niby sportowe, ale mają jakiś taki elegancki element, tak jak właśnie w przypadku tej dzisiejszej z Atmosphere, czy mojego hiciora z Top Shopu. Kochani, jeśli chodzi o zakup nowego second handu u mnie w mieście, to jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobały te moje zakupy. Napiszcie mi koniecznie, co Wam udało się w ostatnim czasie upolować ciekawego. No i napiszcie mi, czy podobały Wam się moje rzeczy, które kupiłam. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmiku. Pozdrawiam, pa!